które prowadzą zajęcia, mają dwa zadania. Jedno to poprowadzić te zajęcia, ale żeby to było możliwe, to ich zadaniem jest przygotowanie się do tych zajęć. Przygotowanie to jest tak naprawdę przygotowanie scenariusza. To, co jest ważne, to że ten scenariusz robię dla siebie, czyli ta osoba robi dla siebie samej, a druga rzecz robi dla innych osób, które prowadzą zajęcia wedle jej scenariusza. To, co mi pomaga przygotować scenariusz, to jest zasada 5W. W od pierwszych liter słów angielskich. Pierwsze pytanie to jest who, czyli kto. Dla kogo ja ten scenariusz przygotowuję? Kto będzie uczestnikiem, odbiorcą mojego szkolenia, czy mojego warsztatu, moich zajęć? To, co jest ważne, to przyjmując przykład z szydełkowaniem, że ja myślę o tym, kogo zaproszę na ten warsztat. I a propos szydełkowania, mogę poszerzyć zakres swoich użytkowników tego warsztatu, czy użytkowniczek, bo tak skryptowo, schematycznie to zaprosiłabym pewnie kobiety. Ale przecież może być tak, że jakiś mężczyzna również chce zwiększyć tę umiejętność, albo w ogóle się jej nauczyć, nie tylko zwiększać. Więc to jest takie pytanie bardzo szerokie, kogo ja zapraszam. Tutaj się liczy nie tylko płeć, ale wiek, też co te osoby robią. To jest cała wiedza o tych osobach, które będą uczestniczyły w moich zajęciach. Drugie pytanie, bardzo ważne i podstawowe, to jest what for, czyli po co robię ja te zajęcia. I to jest ważne doprecyzowanie, ponieważ szydełkowanie ma wiele rzeczy, których mogę nauczyć. Ja zapraszam na konkretny czas i się zastanawiam, co w tym czasie mogę zrealizować. W związku z tym cel stawiam adekwatny do czasu i do grupy. Być może on brzmi, że nauczę trzech ściegów, a może brzmi, że nauczę zrobić sweter. Wymaga to więcej czasu. To jest odpowiedź na pytanie właśnie, po co ja zapraszam i co właściwie ten uczestnik zyska z tego mojego szkolenia. Where i when, czyli gdzie i kiedy, to jest czas i miejsce tego szkolenia, tego wydarzenia edukacyjnego. To też jest ważne, żeby sobie odpowiedzieć. I ostatnie what, czyli co i w jaki sposób. I tutaj przechodzimy do scenariusza, bo odpowiedź co i w jaki sposób to jest, co ja zaproponuję uczestnikowi i w jaki sposób będę to realizować. Proponuję, żeby popatrzeć na scenariusz jak na taką tabelkę, w której ważne jest, żebym ja zaprojektowała cel i szkolenia całego, to jest wtedy cel ogólny i poszczególnych sesji czy poszczególnych zadań, które uczestnicy będą mieli wykonać, treści, co ja tam chcę przekazać, metody, w jaki sposób ja to uzyskam, czyli na przykład zaproponuję, żeby uczestnicy doświadczyli i zrobili łańcuszek na szydełko. Ważne jest, żebym określiła, w jakim czasie to zrobią. No i ważne, żebym sobie tutaj napisał, jakie będą mi potrzebne materiały, ewentualnie uwagi. To, co jeszcze jest ważne i mi osobiście porządkuje, to jak ja sobie ten scenariusz podzielę na trzy części, co jest wstępem, co jest rozwinięciem tego szkolenia, a co jest zakończeniem. I to taka reguła, że jak mamy czas szkolenia 2 godziny, to zgodnie z regułą 10% na wstęp, 10% na zakończenie i rozwinięcie 80%, to mamy całość.